Witajcie kochani w kolejnym dniu, kolejnym filmie. Dziś przychodzę z takim trochę mieszanymi zakupami. I wiecie co, połowę chyba i tak nie kupiłam. O tym co myślałam, żeby to kupić. Ale najpierw wpadło, pan rolnik sprzedawał za złotówkę kilogram ziemniaków, więc przyciągnęłam 5 kilo ziemniaków, byłam na piechotę. Więc wyobraźcie sobie, jak ja z czterema siatami wyglądałam, jak ta matka Polka, wracałam do domu. Również na targu wzięłam u pani, zaraz wam pokażę. Takie ładne rzeczy, tylko już pani mi tu tak popakowała w siateczki, albo w sumie już sama nie widziałam, jak to będę nosić. Pekinkę. Zieloną i fioletową. Fioletowa jest taka malutka, ale wzięłam, mówię, na mieszankę będzie fajnie wyglądała. Nie wiem, ile zapłaciłam. Za pekinkę i za dziesiątkę dziesiątkę jajeczek. Wczoraj poszłam, kupiłam 20 jajek, a dzisiaj się pani pyta, czy chce ostatnią dziesiątkę jajek, bo w poniedziałek przylecę i nie będzie miała. Ja się śmiałam, mówię, nie mam w tym przyszłym tygodniu czasu, więc chętnie wezmę. Więc przy okazji tylko oddam wytłoczkę. I wzięłam jeszcze trzy marchewki i pietruszkę i zapłaciłam 19 zł. Więc 10 zł jajka. To ile ta pekinka mogła kosztować? Nie mam pojęcia. Dobra. Dalej. Poszłam do sklepu mięsnego zobaczyć sobie, co mają ciekawego. Miałam ochotę kupić żeberka, ale chyba ich w sumie nie było. No sama nie wiem. A skupiałam się bardziej na tym, że szukałam w dobrej cenie schabu ładnego. I tam był taki nie najbrzydszy, ale mały kawałek, więc stwierdziłam, że nie biorę. Ale za to wzięłam wędlinkę. Pierwsze to jest tatrzańska, to jest sklep Amantowicz, a coś tam, u nas przy pasażu. Wzięłam taką tatrzańską, ona jest tylko sprzedawana w takich całości. Raz ją brałam, bardzo dobra. Amanowicz, dobra, już tutaj jest nazwa. Bardzo fajna, mięsna, wołowo, chyba wieprzowa. Do tego wzięłam 20 deko jakiejś takiej szyneczki. I dałam się namówić na boczek, który podobno jest bardzo, bardzo pyszny. Jeść może nie będę, ale chętnie powącham go. Troszkę tłuściutki, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. No dobra, ładnie pachnie boczuś. No zobaczcie. Dobra, może skubnę kawałek. Głodna jestem. Widziałam ze sklepu i głodna jestem. No. Jak się mogę, może być. No tak, za boczkiem tak średnio. Dobra, przełknęłam. Ale ja siatki mam, bo no wiecie co, normalnie tak szłam. I tak mi ciężko było, muszę je trochę wytrzepać. Byłam w Pepco. I było bardzo dużo ludzi. I skupiłam się na oglądaniu, szukaniu, nie wiem czego w sumie. Ale tak chodziłam, oglądałam i przy kasie, już jak odchodziłam przy kasie, przypomniało mi się, że miałam iść zobaczyć poduszki, nie, poszewki świąteczne. I zapomniałam. Zapomniałam. I nie chciało mi się już wracać. Ale za to trochę przeszalałam, bo ponad 100 zostawiałam w Pepco. Pierwszą rzecz to wzięłam spodnie dresowe dla Wojtka. Rozmiar 104, bo tak jak ostatnio mówiłam, te 98 ze starszego chłopaka były na styk. Wzięłam 104. Dwie dyszki. 3-4 latka. Ale mi chodziło właśnie, żeby były chociaż trochę takie ocieplane. Powiedzmy, że są trochę ocieplane. Byłam również w smyku. Wyobraźcie sobie, ile ludzi było. U nas smyk jest naprawdę malutki. I naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi było i w smyku, i byłam w Rossmanie, też było dużo ludzi.
i byłam w Pepco i też było dużo ludzi, więc chyba dzisiaj wszyscy wyskoczyli na zakupy. Tym bardziej, że 4 grudnia jest Barbórka, czyli kopalnia będzie miała premię, więc już ludzie będą na pewno szaleć po sklepach. To Wam mogę mówić. Następną rzeczą wziąłam dwie pary spodni Krystianowi. Też właśnie szukałam z takim trochę miśkiem, bo powiem Wam, że dzisiaj jest u nas strasznie zimno. Miałam wziąć Wojtka, ale w sumie dobrze, że nie wzięłam, bo ja to wchodziłam do sklepu, długo chodziłam po sklepach i się zgrzałam. I wychodząc na dwór, było mi zimno. A tak jak widzicie, jestem... No, włosy do mycia dzisiaj, obowiązkowo, więc... Kostkowi wziąłam dwie pary spodni, te są za dwie dychy, 158 rozmiar, bo ma 152 i są takie na styk już. Zwykłe czarne, najzwyklejsze, jakie mogłam wziąć. Ale to jeszcze poproszę go, żeby przymierzył, zobaczył. Jakaś nitka. I drugie spodnie również 158, dwie dyszki. W takim szarym kolorze. Również takie trochę ocieplane. No i tak jak wiadomo, zwykłe, zwykłe. Bez żadnych tych. Oglądałam świąteczne ubrania, ale stwierdziłam, że chyba to jest zbędny wydatek. Sobie chętnie bym kupiła coś. Bardzo były fajne piżamki. Bardzo fajna była ta czerwona sukienka w kratkę, którą jedna z Was mi pisała. Faktycznie była. I był rozmiar 46 i tak się trochę wahałam, czy ją sobie wziąć, ale z drugiej strony, po co mi tyle sukienek? Gdzie ja to będę nosić, zakładać? Ale powiem Wam, że korciła mnie ona i myślę, że może chociaż nie wiem, może lepszy byłby sweter sobie kupić. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to nie wiem, czy mojemu mężowi się spodoba. Wzięłam mu taką zwykłą, granatową bluzę. O, taka najzwyklejsza, najzwyklejsza. Rozmiar wzięłam XL-kę, więc też nie wiem. 25 zł. Ja wiem, że to jest 100% poliestru, ale stwierdziłam, że nawet będzie miał do roboty taką do latania. Bez żadnych napisów, bez niczego, więc zobaczymy, co, czy mu się spodoba. Następną rzeczą wzięłam sobie... Coś tu się mi sypie, ale to już jest na vlog masy, więc Wam nie pokażę. No coś mi się sypie, chyba może ta siatka była brudna. I dalej. I zahaczyłam jeszcze Rossmann. W Rossmannie bardzo długo siedziałam, bardzo długo krążyłam. I... to, co mam, to Wam nie pokażę, bo to też sobie zostawię na obok masę, żebym coś świątecznego Wam pokazała. Możecie jedynie usłyszeć. Okej. W Rossmannie jest promocja, jakbyście nie wiedzieli. 2 plus 1, czyli dwie tańsze ozdoby świąteczne. Nie, dwie ozdoby świąteczne, a trzecia najtańsza jest tak jakby za darmo, tak? Następną wzięłam rzeczą skarpetki takie, kokardki z 10 na 3 zł, więc wydaje mi się, że fajny deal. Mam nadzieję, że są, tylko że to są takie cienkie, cienkie, ale to już tak powiedzmy wyjściowo będzie. Okej. Następnie wzięłam 3 maseczki, znowu są w fajnej cenie. Aloesowa, zielona herbata, a różowa ze świnką to była ujedniająca, kolagenowa ze świnką. Wzięłam to, czy nie wiem, czy sobie zostawię, czy... bo tak w tamtym roku dużo dziewczyn wysyłało kartek i było coś tam zawsze dorzucone i ja zawsze się też starałam coś dorzucić. Więc pomyślałam, że to będzie fajna opcja, żeby dorzucić do kartki, tak? Czekajcie, bo to mi messenger, bo mam problem z jednym przedmiotem. Nikt nie bardzo wie, co jest zadane z angielskiego. W Pepco wydałam... Nie, w Rossmannie wydałam 90 zł. Wyobrażacie sobie to? I to wszystko z rabatami. Szok. Dalej.
są Black Friday na perfumy. Cała półka jest, no, tak z 50% taniej. I tak pomyślałam sobie, że wezmę mężowi na pod choinkę. No cóż, mam skarpetki, już mam to. Bardzo mi się podobało, a zdawało mi się, że coś sypie przed za oknem. Takie na co dzień, tak? Ma takie wyjściowe na co dzień. No, czekajcie, bo mnie to będzie irytować. Takie na co dzień, tak? Ustalmy. Następną rzeczą, co wzięłam do smanie, mokry papier toaletowy. Taki sznurek. Nie wiem, czy on jest taki sznurek, co ja chcę, czyli do wędlin. Następną rzeczą były w promocji po fajna cena była. Z 9 minus 2. 7 zł. Kostki do kibelka, więc sobie wzięłam, będę już miała. Bo tak, taka kostka na tydzień, mniej więcej, tak 6-5 dni starcza. Filtr muszę nowy wsadzić, bo nasza woda jest tragiczna. Już dzisiaj rano odkamieniałam. Co odkamieniałam? Czajnik. Bo już tak strzelał. Kładki higieniczne również z 20 na dyszkę były. I ostatnią rzeczą wzięłam sobie rajstopy. Gatta, mikrofibra. 4 plus Nero. 4 plus, zrozumiałam, że to chyba jakieś takie, powiedzmy, plus size. Nie wiem. Rajstopy damskie kryjące, wykonane z miękkiej, matowej mikrofibry z dodatkiem elastenu. Idealne na jesień, jesienno-zimowe chłody. Aksamitna struktura mikrofibry daje uczucie przyjemnego, ciepłego, ciepła i komfortu podczas noszenia. I ja wziąłam 4, czyli wzrost 1,70 m w górę, centymetr w biodrze, w biodrach, 120 na 134 i waga kilogramów 68,93. Więc wziąłam sobie takie czarne, bo ja mam strasznie stare rajstopy, ja jeszcze mam rajstopy. Po prostu jak są niezniszczone i dopóki ich nie zniszczę, to nie wyrzucam, tak? Ja jestem taka cebula hodująca rajstopy. A jak mi trzeba było założyć rajstopy, wyobraźcie sobie, że miałam tak stare rajstopy z tych cienkich, że im wyszłam z domu, to przedziurawiałam 5 par. Tak. Już po prostu byłam skłonna pójść z gołymi nogami. Mówię, kurna, no nie będę miała rajstop. Nie za, no zaraz nie ten. I tak staram się systematycznie, jak gdzieś tam spotkam, kupić sobie rajstopy. No dobra. Na długość są ok. O tak. Jak mocno naciągnę. No przyjemne w dotyku. Mam nadzieję, że będą się fajnie nosić. O. Tam widziałam, panie oglądały rajstopy i tak zerknęłam, bo one są w fajnej cenie. To jest 40, czyli takie grubsze 40 i one były, gdzieś miałam rachunek, o mam, w fajnej cenie, zaraz wam powiem w jakiej. Gatta rajstopy z 11 minus 2,50 8,50, dobrze liczę? Więc tak, takie rajstopy sobie wzięłam. Więc mam nadzieję, że podobały wam się wstępne zakupy. Nie wiem, czy chleb na pewno jeszcze muszę dzisiaj kupić. Ale jest po pierwszej, więc wypadałoby jakiś obiad i się obić, więc widzimy się później. Witajcie kochani w kolejnym dniu. Niestety tak wyszło. Nie miałam kiedy nagrywać, kiedy cokolwiek puszczać dla was. Ale zaraz ogarnę. Wieczorem będzie filmik. A teraz chcę wam się czymś pochwalić i żebyście mogli bardziej z niecierpliwością czekać. Zobaczcie, co w lodówce już stoi. Tort orzechowy. Stoi od wczoraj, już wszystko stężało, pięknie wygląda. Widzicie to? To teraz tylko czekajcie na cały filmik i na przepis. Jak ja go robię? I jak wam się podoba tort?
chęcią posłucham, co napiszecie na jego temat. Przychodzę do Was z resztką kawy kremy. I zaraz w sumie mam nadzieję, że szybko nagram, bo mam jeszcze trochę pracy i muszę siebie ogarnąć. Byliśmy na krótkich zakupach w Biedronce, za niczym konkretnym. Pierwszą rzeczą Coca-Cola ze Świętym Mikołajem. To już tak na dzisiaj. Moi rodzice przyjadą, nie wiem, raczej nie spodziewamy się więcej gości, nie wiem jak tam moja siostra, no bo jednak wczoraj były Andrzejki i ja rozumiem, że może być człowiek zmęczony po imprezowaniu, tak? Ale wziąłam jeszcze chłopakom nektar pomarańczowy, rzadko kupuję, więc stwierdziłam, że od święta dzisiejszego mogę im kupić sok, oj. A żeby było lepsze świętowanie, Piccolo truskawkowe jest w promocji w Biedronce po 6,99, więc zastanawiałam się, czy nie kupić od razu jeszcze jedno na Sylwester, chociaż obawiam się, żeby nie wystało, ale mamy na dzisiaj na imprezkę Piccolo truskawkowe. Zaraz skoczy do lodówki trochę, żeby się schłodziło. Jeden chlebek taki z Biedronki, wieloziarnisty. 4 jakieś takie jabłuszka, nie było żadnych promocji, ale nie mam żadnych jabłek, to mówię chociaż 4, bo jeszcze mam 2 kaki, które muszę dzisiaj obrać. Może po południu na tortu obiorę kaki i pokroję. Obiorę, pokroję i ułożę na talerzyku. I mam pomarańcze, które obiecałam dzieciom wycisnąć sok, więc pewnie wycisnę im sok. I dalej lecimy, jako że zbliżają się święta, zbliżają się masa sprzątań i masa pieczenia. 3 pak sody oczyszczonej i do pieczenia, i do sprzątania. Idealny środek. Dalej mam cukier waniliowy. 5 opakowań. Również do pieczenia. Wzięłam sobie coś, co nigdy nie brałam, czyli z doktora Edgara. Wanilia z Madagaskaru z ziarenkami wanilii, taki ekstrakt. I wzięłam również z doktora Edgara waniliowa pasta. Nawet nie wiem, ile to kosztowało, zaraz Wam powiem, bo nie mam pojęcia, bo przecież nie ma cen, tak? Pasta kosztowała 5,99 ta pasta. A ekstrakt 6,99, więc spoko, nie jest tak źle. Również wzięłam jedną łaciatą śmietankę 36, ale to już na przyszły tydzień prawdopodobnie. W sensie takim, że na przyszły tydzień chciałabym zrobić jakieś ładne ciasto. Mam mascarpone czekoladowe, mam śmietankę, wleci pewnie jakiś biszkopt, ewentualnie coś a la tort. Bo będziemy szli do męża rodziców. Tak z jakimś tam ciastem, może coś jeszcze zrobię i tam pójdziemy. I przy okazji poustalamy coś na święta. Dalej wzięłam te 3 proteinowe. Kup 2/3 gratis, tak? Więc ten to akurat nie znam smaku. Nougat i Carmen, ale to tak jakby komuś się słodkiego chciało. Ja w sumie za bardzo z nimi nie przepadam, ale myślę, że to już jest lepsza opcja niż coś innego zjeść. Ale to też mój mąż od grudnia będzie bardzo, bardzo dużo pracował. Więc chciałabym, żeby go trochę wzmocnić w energii. To chciałam Wam pokazać takie małe zakupy, naprawdę dosłownie. W sumie za niczym konkretnie na mnie poszłam, tak? Ale wiadomo, takie rzeczy się na bieżąco zużywa zużywa się i się, no. I zgubiłam słowo, jakie chciałam powiedzieć. Dobra, jeszcze napiję się kawy z Wami, bo zaraz dosyć naprawdę lecę myć głowę, posprzątać łazienkę. A i w międzyczasie jeszcze obiad nastawić. I dzisiaj mija 2 lata, odkąd jestem na YouTubie. Z tej okazji
jak się domyślacie albo się nie domyślacie, zostało kupione to pudełko. Tak, to pudełko dobroci do włosów. Są tu odżywki, maski, peeling, wcierka, maska, olejek, szampon. Dużo dobroci do włosów z firmy Onibio. Było na promocji w Rossmanie, wzięłam i myślę, że będzie fajny prezent dla Was. Zastanawiam się tylko cały czas, jak ja to spakuję, bo nie mam chyba takiego pudełka. Będę kombinowała, jak to przespakować, żeby nie zgniotło się w transporcie. I tak, moim warunkiem będzie to, że przede wszystkim nie będzie w tytule, że jest rozdanie. Nie będzie, będzie to takie rozdanie typowe dla Was, dla tych, co oglądają, dla tych, co widzą, co zaglądają, co komentują. Od dzisiaj, od dnia publikacji filmu, no ale to wiadomo, od dzisiaj będzie publikowany, tylko będzie pewnie publikowany wieczorem, tak jak zawsze. Do tego chciałabym o świąteczne pytanie na świąteczne Q&A. Nie muszą być wymyślne, mogą być naprawdę najprostsze pytania świąteczne, ale związane właśnie z klimatem świątecznym. Bardzo by było chyba fajnie, ciekawie coś tam się dowiedzieć. I do tego rozdanie będzie trwało do 6 grudnia do Mikołajek, więc od razu będziecie wiedzieli, bo panowie przecież też mogą wziąć udział. Będziecie wiedzieli, czy wygraliście, czy macie udane Mikołajki, czy mniej udane Mikołajki. A naszym słowem klucz, które będę ja brała pod uwagę, wiedząc, że jesteście chętni do udziału, będzie słowo udanych Mikołajek. Udane Mikołajki i ja wtedy wiem, że osoba jest chętna wziąć do wzięcia udziału w konkursie. Tak jak mówię, nie będzie w tytule, nie piszecie żadnych biorę udział. Może być pytanie Q&A, nie obrażę się jak nie będzie, bo ja na przykład mam problem, żeby wymyślać takie pytania, więc ja się nie obrażę, jak ktoś nie napisze, ale muszą być słowo udane Mikołajki. Udane Mikołajki i co jeszcze? A, i opis będzie dokładny regulaminu w opisie filmu. Tak to zróbmy. Nie będę teraz tłumaczyć, że wysyłka do Polski, 18 lat, otwarte subskrypcje. Wszystko jest to samo za każdym razem. Za każdym razem jest ten sam opis. Zmieniają się tylko daty tak naprawdę. I słowo klucz, udane Mikołajki. Tak, udane Mikołajki. Może być pytanie, nie musi być pytanie. Jak będzie, to fajnie. Tak zróbmy, bo mogę zrozumieć, że ktoś nie ma pomysłu na jakieś pytanie, a chciałby wziąć udział w konkursie. Nie będę taka wymagająca od Was. I to jest takie ukryte, żebyście tylko Wy widzieli. Wy, którzy oglądają na bieżąco, którzy są zainteresowani tym, co pokazuję, co nagrywam. Więc tak, czekam na komentarze. Im więcej, tym lepiej, ale nie przesadźcie. Dobra, buziaczki kochani, żegnam, lecę, bo naprawdę noc mnie zastanie, pójdą gościa, ja dopiero zacznę się ogarniać. Pa!